Tak, moi drodzy, wodziunka, wodziunka, wodziuna, wodzianka, jak ją zwał, tak ją zwał, po naszemu wodziunka. Bardzo zdrowo zupka na te czasy, bo to wiadomo, dużo czosnku w tym jest, a czosnek to jest, wiadomo, naturalny antybiotyk. Co będziemy do tego potrzebować? Kartofelki pokrojone w kostka, to są zeszłodniowe, ugotowane. Wczorajsze te kartofle pokrojone w kosteczka. Skórka ze chleba. Też tak troszkę już przytchnięto, żeby to nie był świeży chleb. Jodową skórka, inni dowają po prostu cały chleb, jak to tam sobie tym pokroją. Ale jak gdumy ten miąższ ze chleba, ten środek, to wiadomo, on się w zupie, we wrzątku się rozleci. Bez to, że ja wola skórka, drobniutko ten pokrojono, bo ona potem w wodzie napęcznieje. Czosnek. Na dwie takie miseczki w zupełności starczy, po 3-4 ząbki. On będzie wyciskany. Tuste, czyli smalec ze skwarczkami. Magi musi być, wiem, że jest niezdrowy, ale maga w tej zupie musi być. No i sól. I co, teraz ląduje wszystko do środka. Podzielimy kartofelki na pół. Skórki z chleba na pół. Będzie takie troszkę masne. Teraz dumy do każdego 3 ząbki czosnku. Ten środek też tu dumy wciepnymy. Następno walimy do środka dużo czosnku. To musi być czuć tym czosnkiem. Nie ma siły. Bez czosnku nie ma wodzionki. Dobra, jeszcze mam dwa. Malutkie tu domy. Wszystko. Nic się nie może zmarnować. Teraz do tego domy po łyżeczce tłustego, bo ta zupa musi być czymś okroszona, jak to się go do. Dobra, teraz to zagotowuje woda i widzimy się za chwilę. Woda zagotowana, zalewamy. Soli dużo, wiem, nie zdrowe, ale musi być i dużo magii. Teraz to na moment przykrywamy, żeby nam się to fajnie wszystko zaparzyło, że tak powiem. Tak, moi drodzy, chlebuś napęczniał, kartofelki w środku, tłuste się rozpuściło, fajnie to okrosiło, na hart, na zdrowie taka zupa, coś dobrego. Róbcie, subskrybujcie. Wspierajcie mój kanał. Do następnego.